Kiedyś ksiądz Bosko zapytał Dominika Savio podczas zabawy, co by zrobił, gdyby nagle miał umrzeć. Dominik Savio odpowiedział wówczas, że bawiłby się dalej. Te słowa młodego świętego, świętego Dominika Savio, świadczą o tym, że był on stale przygotowany na przyjście Pana, na spotkanie z Nim. Nie mniej przygotowani na spotkanie z Panem byli wychowankowie Poznańskiego Oratorium, błogosławieni oratorianie z ulicy Wronieckiej. Przez całe swoje życie, a szczególnie przed śmiercią, byli gotowi na to, aby spotkać się z Panem. Już w najbliższą niedzielę rozpoczynamy czas Adwentu. Czas przygotowywania siebie na przyjście Pana. Czas pracy nad gotowością, czujnością, przyjmowaniu Boga do swojego życia. Bardzo lubię ten czas Adwentu. Czas, który w Kościele jest takim momentem, w którym coś się dzieje, coś szczególnego się dzieje. Roraty, dni skupienia, rekolekcje, więcej modlitwy, zasłuchanie Słowa Pana. No właśnie, słuchanie Słowa Bożego. W czasie Świąt Bożego Narodzenia będziemy przeżywać, będziemy kontemplować tajemnicę tego, jak Słowo stało się ciałem. I w czasie Adwentu chcemy do tego Słowa Bożego zaglądać, chcemy tego Słowa Bożego słuchać. Już w najbliższą niedzielę będzie ku temu szczególna okazja. Podczas wszystkich mszy świętych, a także podczas spotkania o godzinie 17:00 ksiądz dr Ryszard Kępiak, salezjanin, biblista, będzie do nas głosił Słowo Boże i będzie nam to Słowo Boże przybliżał. Zachęcam wszystkich do skorzystania z tej okazji, z tego spotkania. Zapraszam wszystkich do wytężonego wysiłku w czasie Adwentu, do jak najliczniejszego udziału w roratach, do wspólnej modlitwy, do pochylania się nad Słowem Bożym. Niech ten błogosławiony wysiłek przyniesie nam pokój w sercu, tak by rzeczywiście Jezus mógł się w naszym życiu narodzić.